Spływają do mnie szokujące informacje na temat stanu działalności gospodarczych w Polsce i na temat traktowania państwa polskiego, ZUS-ów, szanowni państwo, systemu podatkowego, administracji, traktowania Polaków. Szanowni państwo, to jest jedna wielka niszczycielska maszynka do mielenia polskich działalności gospodarczych. W rzeczywistości, szanowni państwo, 2 miliony działalności gospodarczych w Polsce jest traktowanych jak ostatnie szmaty. Nie są równi wobec prawa, tak jak pracownik zagranicznych korporacji w Polsce, którzy pracują tutaj za śmieciowe pieniądze. Szanowni państwo, polskie działalności gospodarcze w Polsce traktuje się jak ostatnich śmieci. Polskie działalności gospodarcze nie mają takich samych praw jak zagraniczne korporacje. Polskie działalności gospodarcze, człowiek pracujący na działalności gospodarczej, czyli po prostu na swoją własną rękę, nie ma takich samych praw jak najemny pracownik zagranicznej korporacji, dyskontu zagranicznego z różnych krajów, z Niemiec, prawda, z Francji, zagranicznych hipermarketów i wielu, wielu innych firm. Szanowni państwo, spływają do mnie szokujące informacje, które naprawdę mrożą krew w żyłach, dlatego razem z resztą informacji, które zaraz państwu przekażę, tworzy to szokujący obraz tego, jak się traktuje Polaków i podpina, szanowni państwo, stwierdzenie, nawet nie teorię, bo to nie jest żadna teoria, że Polak to pańszczyźniany, feudalny niewolnik. Szanowni państwo, Polaków traktuje się jak feudalnych, pańszczyźnianych chłopów. Szanowni państwo, gdy w Wielkiej Brytanii działalności gospodarcze mają gigantyczne możliwości w stosunku do wielkich korporacji, bo taka jest rzeczywistość, bo o tym się nie mówi, no ale w Wielkiej Brytanii dalej działalność gospodarczą prowadzi się 15-20 razy łatwiej aniżeli w Polsce, no ale tamte działalności gospodarcze mają tak ułatwiony sposób działania, aby mogły dorównać wielkim korporacjom i dzięki temu w Wielkiej Brytanii jest gigantyczna konkurencja, szanowni państwo. Dlatego w Polsce, Polska się wyludnia, dlatego miliony Polaków, szanowni państwo, buduje zamiast Warszawy, Trójmiasta, Szczecina, Torunia, Tczewa, zamiast Białegostoku, zamiast Olsztyna, zamiast, szanowni państwo, Ciechanowa, zamiast Piszu, zamiast, szanowni państwo, Lublina, Krakowa, Jeleniej Góry, Sanoka i setek innych naszych pięknych, kochanych miast. Zamiast dbać o nasze piękne, kochane góry, nasze piękne, kochane morze, szanowni państwo, Polacy masowo budują Europę. Budują Brukselę, budują Antwerpię, budują Amsterdam, budują Oslo, Reykjavik, Londyn, Manchester, Birmingham, Dublin. Szanowni państwo, wszystko, ale nie Polskę. Taka jest rzeczywistość. Zaraz przejdę do tych szokujących informacji, które pokazują czarno na białym, jak się traktuje Polaków. Szanowni państwo, polskie działalności gospodarcze są skrajnie w Polsce niszczone, bez żadnego mrugnięcia okiem. Polscy urzędnicy są krwiożerczy i mówmy wprost. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że najemny pracownik w Polsce, na przykład, który pracuje dla zagranicznego hipermarketu, dla zagranicznego dyskontu, czyli pracuje w sklepie, na przykład mu się płaci z podatków Polaków dodatkowo emeryturę, prawda? Na pracownicze plany kapitałowe dodatkowo jest wpłacane z podatków Polaków. To oznacza, że pracownik zagranicznej spółki jest właściwie dofinansowywany przez pieniądze podatnika. W tym samym czasie 2 miliony Polaków nie korzysta z takich ulg i nie może, szanowni państwo, otrzymać darmowych pieniędzy do pracowniczych planów kapitałowych, prawda? I to jest tylko pikuś, który pokazuje, że 2 miliony polskich przedsiębiorców, szanowni państwo, małych działalności gospodarczych musi sponsorować swoją konkurencję, czyli pracowników najemnych zagranicznych korporacji w Polsce, szanowni państwo, które bardzo często po prostu sprzedają nam wszystko drożej, płacą nam 3 razy mniej, a dodatkowo nie płacą w ogóle w Polsce podatków. To jest zgroza. Druga sprawa, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce działalności gospodarcze, na przykład komornicy nie mogą zabrać pracownikowi tam do 3000 czy tam do 4000 czy nie, tam do 5000 złotych miesięcznie pieniędzy. No musi mieć na przeżycie, tak?
A działalności gospodarczej można zabrać pieniądze do samego dna. Tak jest, szanowni państwo. Człowiek na działalności gospodarczej jest gorszy wobec prawa, jest gorszy według tych ludzi, którzy ustalają prawo. To jest oczywiście niekonstytucyjne. Czyli pracownik zagranicznej korporacji jest, szanowni państwo, lepiej traktowany niż Polak. Polak z dziada, pradziada, który chce tutaj coś wybudować, prawda? To jest zgroza, czyli Polakowi na działalności gospodarczej można zabrać wszystko. Można mu zabrać wszystkie pieniądze. Nie będzie miał na lekarza, bo przecież ZUS nie działa, szanowni państwo, bo przecież NFZ nie działa, przecież trzeba w Polsce leczyć się prywatnie. Nie będzie miał, nie wiem, na jedzenie dla, nie wiem, a jeszcze jakby spróbował mieć dzieci, to jeszcze mu na jedzenie dla dzieci zabiorą, prawda? Bo przecież urzędnicy nakazali w Polsce szanowni państwo, nakazali w Polsce zakładać firmowe konta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zgroza, ale to nie jest wszystko, szanowni państwo. Takich rzeczy jest dziesiątki, setki, do mnie napływają te rzeczy, tylko ja nie jestem w stanie ich wszystkich dokładnie sprawdzić, żeby co do dokładnie przekazać państwu detale tego wszystkiego, bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Ja nie jestem tego wszystkiego w stanie przekazać, ale to nie jest tylko to, szanowni państwo. To jest cała masa. Jak mi ktoś się pyta, czy wrócić do Polski, ja mówię wprost, no rób co chcesz, ale no powrót do Polski w danym momencie z tym, co się dzieje w Polsce, ja nie wiem, trzeba bardzo, bardzo chcieć i bardzo, bardzo chcieć naprawdę, żeby tutaj żyć, bo w danym momencie nie ma już nic, nie ma nic, co by mogło ciebie trzymać w Polsce. Druga sprawa, prawda, to nie, pomijając działalności gospodarcze, z działalnościami gospodarczymi jeszcze jest o wiele, 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 wiele gorzej, ze względu na to, że jest wiele, wiele jeszcze innych aspektów, jak gigantyczny ZUS, jak gigantyczne podatki, jak nieproporcjonalne podatki, szanowni państwo, jak gigantyczny ZUS, które muszą opłacać działalności gospodarcze, czyli tacy zwykli Polacy, zwykłe rodziny, szanowni państwo, w porównaniu do tego, jakie muszą opłacać zagraniczne korporacje, które nic nie wprowadzają do Polski, bo są, szanowni państwo, dobre zagraniczne korporacje, które dają wartość dodaną w Polsce, a są śmieciowe zagraniczne korporacje, które w Polsce nie płacą podatków, płacą najmniej jak mogą, a jeszcze na końcu zatrudniają, szanowni państwo, ludzi, którzy tu przyjeżdżają i potem będzie trzeba im opłacać emerytury, jak stąd wyjadą, prawda? Ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, szanowni państwo. Mówmy sobie wprost, Morawiecki, Kaczyński i Duda napompowali ceny nieruchomości tak naszymi dla zagranicznych banków i dla zagranicznych deweloperów w ten sposób, że ceny nieruchomości w Polsce są 10-15 razy droższe aniżeli w Hiszpanii. Dosłownie, 15 razy droższe, tak? Zagraniczne korporacje dodatkowo używają tanio nasz gaz, naszą energię, nie płacąc tu podatków, czerpiąc naszą wodę i tak dalej, wytwarzają CO2. Wiele, wiele, wiele innych rzeczy, szanowni państwo. Wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Druga sprawa. Druga sprawa. W danym momencie Tusk zapowiada dalsze rozdawanie zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom naszych pieniędzy. To już w ogóle jeszcze jest większa zgroza. Co więcej, szanowni państwo, gdy u nas oprocentowanie jest najwyższe w Europie, dalej mamy prawie najwyższą inflację w Europie. Nawet Węgrzy obniżyli swoją inflację. Nawet Węgrzy obniżyli swoją inflację, proszę sobie wyobrazić. I to znaczniej aniżeli my. Mamy prawie najsłabszą walutę w Europie w danym momencie. Wszystko u nas po prostu leży. A na sam koniec, ten człowiek na tej działalności gospodarczej, który żyje, buduje tutaj, wiecie, z dziada, pradziada, który nie ma żadnych szans z zagranicznymi tak zwanymi restauracjami, które sprzedają śmieciowe jedzenie w Polsce smażone na starym oleju. Szanowni państwo, Polak nie ma w Polsce żadnych szans na większe bogactwo jako naród. Jako naród. Prawda jest taka, że w danym momencie jest depopulacja, gdyby państwo polskie chciało, aby w Polsce była repopulacja Polski Polakami, to wprowadzono by w Polsce podobne podatki co w Wielkiej Brytanii dla działalności gospodarczej i zaraz wróciłoby do Polski milion Polaków. Zaraz by wróciło do Polski milion Polaków i depopulacja byłaby skończona, nie mielibyśmy z tym żadnego problemu.
Jednak tego się nie robi, jednak tego się nie robi, szanowni państwo. Dodatkowo jest bardzo drogi gaz, zabraniają drewna, zabraniają węgla. Rozmawiałem ostatnio z takim Hindusem, który tutaj studiuje medycynę z dwoma i się zapytałem ich, słuchajcie, jak wy w tych Indiach miliardowych, w tym swoim najbardziej licznym kraju na świecie widzicie global warming, czyli to globalne ocieplenie. On się śmiał. Oni mówią, że w Indiach się śmieją z Europejczyków, prawda? Śmieją się. Śmieją się, nabijają, mówią, że to są głupoty, że to jest naprawdę jeden wielki humbug, śmieją się, a nam Kaczyński, Morawiecki, Duda i zaraz Tusk, widzicie, namawiają nas do wyrzucania pieców na drewno w kraju, w którym jest po minus 20, szanowni państwo, po minus 20. W kraju po minus 20, minus 25 dochodzi czasem w Polsce przecież, tak, w co niektórych miejscach i w co niektórych latach. Proszę sobie to wyobrazić. Że są takie sytuacje. Gdyby oni chcieli repopulacji Polski Polakami, to naprawdę jest kilka krótkich ruchów. Naprawdę my nie potrzebujemy w Polsce, szanowni państwo, francuskich hipermarketów. My nie potrzebujemy, szanowni państwo, w Polsce Auchan, Carrefoura. My naprawdę tego nie potrzebujemy. Polacy umieją, szanowni państwo, handlować. My naprawdę nie potrzebujemy w Polsce Lidla. My naprawdę tego wszystkiego, szanowni państwo, nie potrzebujemy. Polacy umieją handlować, tylko Polacy są niszczeni. Niszczeni, bo Polak ma, szanowni państwo, subsydiować zagraniczne korporacje, robić w tych korporacjach zakupy. No i być takim, a na sam koniec przecież wszyscy mają obowiązek w danym momencie w świetle polskiego prawa pójść bronić tych zagranicznych korporacji, a jak nie, to do więzienia na 5 lat. Szanowni państwo, w Polsce nie zainwestowałbym ani złotówki. Nie wróciłbym do Polski, nikogo nie namawiam do powrotu czy wyjazdu z Polski, ale jeżeli ktoś ma 10 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, to życie w Polsce to jest jeden wielki humbug bezsensowny, nie ma sensu. Wyślą was, w pewnym momencie coś zrobią głupiego i to nie ma sensu. I nie wrócicie, a jak uciekniecie, to wam wszystko zabiorą. Zabiorą wam pieniądze, zabiorą wam dom, zabiorą wam mieszkania, zabiorą wam firmy. W Polsce, szanowni państwo, system jest feudalno-pańszczyźniany. Musimy zrozumieć, Polska jest 100 lat do tyłu mentalnie wobec innych narodów europejskich. Feudalizm w Polsce został usunięty 100 lat później, a nawet 150 lat później, aniżeli w innych krajach Europy. I to do dzisiaj w nas siedzi, że my jesteśmy takim narodem, który daje się po prostu zniewalać. Mówmy sobie wprost, Polska to jedno wielkie bagno, szanowni państwo. Fiskalne, administracyjne, podatkowe, społeczne, Polska cofnęła się do PRL-u. Czy wiecie, że urzędnik ma prawo sprawdzić twoje konto bankowe bez poinformowania ciebie? Wiecie o tym? To jest PRL, to jest skrajny bolszewizm. W Polsce Kaczyński wprowadził nawet rejestrowanie kart, szanowni państwo, do dzwonienia. Już nie można sobie do nikogo zadzwonić, żeby polski urzędnik, jakaś korporacja francuska, czy jakaś inna polska korporacja, bo to głównie francuska, to największa jest francuska korporacja w Polsce telekomunikacyjna. Wszyscy wszystko wiedzą o tobie, szanowni państwo. A na sam koniec, w kraju, który jest najbardziej skorumpowany w Europie, bo Polska jest największym krajem najbardziej skorumpowanym w Europie, oczywiście tam pomijając Ukrainę, bo to tam nawet nie jest skala nasz, nie ma co się do tego przyrównywać, czy do Rosji, czy gdzieś tam, czy do Białorusi, ale Polska jest najbardziej skorumpowanym krajem w Europie. Polacy są niszczeni, szanowni państwo, ciągle, ciągle, każdego dnia. I to się nie zmieni. Jak zmienią to prawo, to zmienią inne prawo, żeby Polak miał gorzej. Jak już się Polacy wkurzą na nowe prawo, które niszczy Polaków, to zaraz z prawej strony zagraniczne korporacje przekupią polskich polityków i wprowadzą inne prawo. Namówią, postraszą i oni to będą robić z głupoty, z niewiedzy, a nawet bo myślą, że tak powinno być. Wielu polityków nienawidzi 2 miliony Polaków, którzy mają działalność gospodarczą. Nienawidzą, bo to są bardzo często ludzie wolni. Nienawidzą, mówmy sobie wprost. Ktoś mi tam zadał pytanie, czy ja wierzę na przykład Mencenowi, że on jakkolwiek będzie mobbingował na tym, żeby działalności gospodarcze naprawiać i były niskie podatki. No nie wierzę, ja żadnemu politykowi nie wierzę. Nie wierzę Mencenowi, nie wierzę mu za
Nie wierzę Mencenowi, żadnemu politykowi nie wierzę. Zresztą ciężko uwierzyć człowiekowi, który ma firmę, która zarabia, szanowni państwo, na doradzaniu w zawiłym systemie podatkowym, gruby, gigantyczny hajs. Trudno uwierzyć, że ktoś będzie chciał sobie zarżnąć swoją złotą krowę. No nie wierzę, szanowni państwo, Polska jest skończona, a na samym końcu wrąbią nas w coś i wyślą was i wrócicie, szanowni państwo, w worku, jak dobrze w ogóle pójdzie. Albo tylko wróci jedna noga, szanowni państwo, i tyle, a jak nie pójdziecie, to do więzienia i wam wszystko zabiorą, zabiorą wam wszystko. Polska w danym momencie się dawno skończyła, Polska jest tylko z nazwy. Ja bym Polskę nazwał, szanowni państwo, ja bym Polskę nazwał kołchoz feudalno-pańszczyźniany o zarysie maszynki do mielenia mięsa, prawda, w przyszłości, bo do tego Polska jest przygotowywana, tak? Przecież takie jest prawo, szanowni państwo, takie jest prawo. No mówmy sobie wprost, Polska to jedna wielka tragedia. A na potwierdzenie tego wszystkiego pokażę państwu, jak nas niszczą korporacje, tak wizualnie, prawda, no bo to są rzeczy, tutaj powiedziałem, w formie mówionej, a teraz pokażę państwu na faktach, bo też się nam wmawia, że to jest nie, że na przykład Hiszpania, w której, mówmy sobie wprost, dzisiaj w Hiszpanii płaca minimalna już, widzicie, w zależności od kursu i od miesiąca roku, jeżeli w Hiszpanii podwyższą znowu też płacę minimalną jak w Polsce, no i kurs złotówki znowu się zawali, no to w Hiszpanii właściwie płaca minimalna wychodzi dwa razy więcej, prawda? Tylko że w chwili, gdy oni zarabiają dwa razy więcej, no to my musimy gaz zużywać, mamy już drożej, szanowni państwo, żywność w Polsce już jest dawno droższa niż w Hiszpanii. Mówmy sobie, jest droższa. Nieruchomości w Polsce są 10-15 razy droższe niż w Hiszpanii. Próbuje nam się obrzydzić, szanowni państwo, inne kraje, gdzie jest skrajnie taniej. Robią to zagraniczne korporacje, które piszą po polsku. Po polsku piszą po to, żeby nam to obrzydzić, żeby Polak stawał się feudalnym chłopem na 50 lat. Mówmy sobie, szanowni państwo, to wprost. A teraz pokażę to na faktach. Pokażę to na faktach, proszę bardzo. Mówi się, że Hiszpania, że w Hiszpanii, popatrzcie, to jest Santa Cruz de Tenerife, tam dzisiaj jest 20 stopni, tam nie trzeba gazu. I proszę zobaczyć, szanowni państwo, mówi się, że Hiszpania to jest jakieś takie miejsce, nie wiem, gdzie, nie wiem, dosłownie wpajają zagraniczne korporacje, Polaków wpajają przez polskojęzyczne media i wynajętych troli. Że Hiszpania to jest jakieś zawalające się miejsce. A to jest tylko jedna z wysp, wysp kanaryjskich, czyli Teneryfa, i to są przedmieścia Santa Cruz de Tenerife. Proszę, pojedźmy sobie i zobaczmy. Popatrzcie, jakie drogi mają, prawda? Przecież to są ładne, fajne drogi, prawda? Przecież to są ładne, fajne drogi. Co ktoś chce od tych dróg, prawda? Ale się nam wmawia, że Hiszpania to jest jakieś takie upadające miejsce i że w Hiszpanii no jest te 15, no rzeczywiście tak już nie da się nie kłamać, że w Hiszpanii jest skrajnie taniej, prawda? To zaczęli wymyślać sobie narrację, no że może i jest 10-15 razy taniej, ale dlatego tam jest taniej, ze względu na to, że w ogóle Hiszpania upada. Ja tutaj nie widzę upadającej Hiszpanii, szanowni państwo. Ja tutaj nie widzę nic gorszego, lepszego, aniżeli, można powiedzieć, w polskich miastach. A to są dopiero przedmieścia, tak? To są dopiero przedmieścia, prawda? Co tutaj jest takiego jakiegoś złego? Proszę zobaczyć, czym to się różni? To są dopiero przedmieścia, tylko pamiętajmy, że dzisiaj tam nie trzeba gazu, jest ciepło, nie trzeba witaminy D, szanowni państwo, nie trzeba kurtek, butów na zimę, nieruchomości są 10-15 razy tańsze. Naprawdę. I na sam koniec, w danym momencie generalnie, jeżeli chodzi o zatrudnienie w Hiszpanii, to w Hiszpanii w danym momencie jest najniższy poziom zatrudnienia, najwyższy poziom zatrudnienia prawie że w historii. Tak? Więc mówmy sobie wprost, jakie to jest kłamstwo. Gdzieś tam pokazują wam Andaluzję, że nie ma tam pracy,
że nie ma tam pracy. Ale u nas też są takie rejony, gdzie po prostu psy dupami szczekają i też nie ma pracy, szanowni państwo. A jak jest, to jest za, wiecie, 3000 zł miesięcznie, a ogrzanie domu dzisiaj gazem to jest 3000 zł miesięcznie dużego, prawda? Więc to są takie humbuki totalne. Proszę zobaczyć, czym się różnią te budynki od kamienic w centrum na przykład wielu miast? Niczym. Może nawet są lepsze. Niczym. Niczym, szanowni państwo. Popatrzcie, co tutaj jest takiego, widzicie, to trzeba wizualnie pokazywać, bo ci ludzie po prostu lubią nas tak okłamywać. No mówmy sobie wprost, szanowni państwo, mówmy sobie wprost, mówmy sobie wprost. Proszę zobaczyć, co tutaj jest takiego złego. I to są tylko i wyłącznie, szanowni państwo, przedmieścia. To są przedmieścia. Ale wjedźmy sobie gdzieś może do centrum tego Santa Cruz de Tenerife. Wjedźmy sobie gdzieś tam do centrum. O. Tu sobie rzucimy centrum. No i zobaczymy, jakie jest tu centrum. To chyba jest centrum. No i jesteśmy w centrum. I widzimy budynki. Co tutaj akurat jakieś blokowiska? To akurat brzydki budynek. Ale ile u nas takich budynków jest? Przecież to jest normalne. No i jedźmy. Wszędzie samochody stoją. No to co? No to jeżeli tyle samochodów stoi, no to chyba ludzie mają na te samochody, prawda? No mają na samochody, bo jak nie muszą ogrzewać, jak nieruchomości tańsze, kredyty tańsze, szanowni państwo, i wiele innych rzeczy, no to nie muszą, prawda? Popatrzcie, co tutaj jest złego? Co tutaj się zawala? Co niektóre są ruderki, ale co tutaj jest gorszego niż w Polsce? Ja bym nawet powiedział, że to bardzo dobrze te Santa Cruz wygląda, znacznie lepiej niż setki polskich miast. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Popatrzcie, wszystko jest na miejscu. Chodniki, sklepy. I popatrzcie, i właśnie te sklepy pokazują, że właśnie w Hiszpanii łatwiej się prowadzi biznes, bo tam są wszędzie sklepy prywatne, bo to nawet nie są korporacyjne. Popatrzcie, jak się jedzie po ulicach w Hiszpanii, to widzimy wszędzie sklepy. Tu sklep, tam sklep. Co to oznacza? To oznacza, że tam prowadzi się biznes, a w Polsce wszystko... Wiecie, wszędzie żabki, jakieś McDonaldy, jakieś KFC, prawda? Wszystko korporacyjne, tak? To jest okropne, szanowni państwo. To jest po prostu zwyczajnie okropne. Tak więc zrozummy, że w rzeczywistości nam się skrajnie kłamie. Po prostu kłamie nam się, łga nam się, szanowni państwo. Łga się nam w każdym sektorze naszego życia, szanowni państwo. W każdym sektorze naszego życia nam się łga. To, jak się traktuje w Polsce działalności gospodarcze, to, jak się w Polsce traktuje ludzi, którzy chcą sobie kupić mieszkanie, to, jak się traktuje ludzi w Polsce, szanowni państwo, którzy płacą podatki, to, jak się ludzi w Polsce traktuje, którzy płacą NFZ, a potem nie dostają się do lekarza, szanowni państwo, tam muszą dziesiątki tysięcy pieniędzy wydawać, szanowni państwo, żeby sobie zrobić, że pójść się wyleczyć. To jest, Polska jest jedną z polska gospodarka jest jedną z najbardziej zakłamanych gospodarek na świecie, moim zdaniem. Moim zdaniem, prawda? Jest tak zakłamana, bo ona bo nam się mówi, że ona się rozwija, ale ona się nie rozwija dzięki jakimś tam kaczystom, tuskowcom, bo Polacy harują jak woły za granicą, harują jak woły w Polsce i dlatego to jakoś idzie. Nikt w Europie nie haruje jak takie woły i tak dalej, jak Polacy, naprawdę. Nie ma takiego drugiego wielkiego kraju w Europie, który tak haruje jak woły, prawda? Nie ma. Po prostu nie ma, szanowni państwo, nie ma, po prostu nie ma i koniec, kropka, nie ma, żaden Francuz teraz nie haruje jak jak Polak, za pół darmo, nawet prawie, że za darmo, można powiedzieć, w niewolniczym systemie, gdzie wyszło prawo, które, szanowni państwo, zaraz was tu w maszynkę do mielenia mięsa. Szanowni państwo, dla mnie Polska jest tylko już dawno z nazwy, jesteśmy pod jakąś okupacją jakichś bandytów, moim zdaniem, korporacji zagranicznych, jesteśmy feudalnym państwem, skolonizowanym, skorporacjonizowanym zagranicznymi korporacjami, które płacą 500 euro miesięcznie. Taka jest, szanowni państwo,
prawda. Polskie działalności gospodarcze są traktowane gorzej niż pracownik w Polsce w świetle prawa. Polskie działalności gospodarcze są gorzej traktowane niż zagraniczne korporacje. W ogóle Polacy są traktowani, mówię wprost, szanowni państwo, jak niewolnicy. Jak mi ktoś mówi, że w Polsce się prowadzi lepiej działalność gospodarczą niż w Anglii czy w Irlandii. Człowieku, weź się stuknij w ten swój pusty cymbał. Na Cyprze chyba już lepiej by było firmę założyć. Na Cyprze, nie wiem, naprawdę. Szanowni Państwo, taka jest prawda. Gdyby w Polsce chciano, żeby w Polsce była repopulacja, to, szanowni Państwo, zaraz by się obniżyło podatki na styl brytyjski. Szanowni Państwo, gdyby w Polsce chciano, żeby tanio kupowali sobie Polacy nieruchomości, to pozwolono by budować w tym wielkim, pustym kraju, jakim jest Polska, bo Polska to wielki, pusty kraj, ciągle pokazuje, ile my mamy terenów do budowania, przecież przy naszych tych, przecież to jest takie wszystko kłamstwo. Szanowni Państwo, przecież u nas te tereny do budowania są takie, tyle u nas można budować, przecież to się w głowie nie mieści, ile u nas jest terenów do budowania, a nam się wmawia, że u nas ziemi brakuje. No przecież to jest takie jedno wielkie kłamstwo. Proszę zobaczyć, mamy całe wybrzeże, szanowni Państwo, mamy w Polsce całe wybrzeże, proszę zobaczyć na tą mapę, mamy całe wybrzeże tutaj od Krynicy Morskiej, proszę zobaczyć, po, szanowni Państwo, Gdańsk, Gdynię, Władysławowo, Hel. I tutaj, szanowni państwo, aż do Koszalina, przez Łebę, Kołobrzeg, Pobierowo, Świnoujście, przecież tam można budować, wycinać te lasy, używać tego drewna, tam jest tyle, przecież tam się tak kłamie, gdyby chciano mieć tanie nieruchomości, nie pompowano by banków, zagranicznych deweloperów, gdyby chciano mieć Polaków w Polsce, obniżono by podatki na styl brytyjski, zaraz tam, szanowni państwo, milion Polaków by przyjechało do Polski. To jest wszystko kłamstwo. Polska to jest jeden wielki, zakłamany humbug, na który nie warto nic. A w ogóle jak ktoś mnie pyta, żeby czy zainwestować w obligacje Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, ja bym złotówki ze złotówki nie dał na obligacje Skarbu Państwa, bo każdą obligację, którą kupujesz, to kupujesz, szanowni Państwo, po to, żeby państwo polskie, czy to jest Tusk, czy to jest Morawiecki, rządził 8 lat Morawiecki, przepraszam, 8 lat Morawiecki, przed nim rządził Tusk, znowu wrócił Tusk, zaraz wróci Morawiecki, żeby rozdać zagranicznym korporacjom, żeby rozdać, szanowni państwo, Ukraińcom, żeby rozdać tym spółkom Skarbu Państwa, tym, tamtym, ale na pewno nie Polakom, bo taka jest prawda. W danym momencie czym jest naród polski? Naród, czym jest naród? Odpowiedzmy sobie na pytanie, jeżeli w Polsce jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Jeżeli wpajało, teraz się taka propaganda była w Polsce siana, że Polacy za 5 lat wyprzedzą Brytyjczyków. Nie wiem w czym, szanowni państwo. Tak, wyprzedziliśmy w cenach. Wiecie, pączki są, wiecie, są takie tunele w Polsce. Na przykład w Gdańsku jest taki tunel i tam zawsze się kupowała pączki. To kiedyś te pączki kosztowały złoty 92, złote 2,50, a dzisiaj, szanowni państwo, drożdżówka kosztuje 5,50, 6 zł, koszt zwykła, taka najtańsza, prawda? 6 zł, to proszę 5,50, proszę sobie to wyobrazić, tak? To jest jeden wielki humbug. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego miliony Polaków mieszka za granicą? Dlaczego Polacy harują dla Niemca, Holendra, Belga, Anglika, Norwega, Islandczyka, szanowni państwo, Szweda, Szwajcara, Austriaka? Dlaczego tak jest? Szanowni państwo, tak jest ze względu na to, że w Polsce się Polaków niszczy metodycznie. Żaden Tusk tego nie naprawi, żaden Morawiecki tego nie naprawił, tylko dają tym ludziom 500 zł, teraz dadzą 800, prawda? Macie, zamknijcie się, damy wam 800, ale zaraz wam 10 tysięcy zabierzemy, tu zabierzemy wam 20, tu obetniemy NFZ, będziecie musieli do lekarza iść za pieniądze, prawda? To Polska to jest jedno wielkie kłamstwo w każdej sferze życia. Kłamstwo, to wszystko jest kłamstwo, szanowni państwo, to jest wszystko kłamstwo. Kłamstwo, taka jest prawda. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do rozpowszechniania tego filmu ze względu na to, szanowni państwo, że się nikt nie dowie, jeżeli nie udostępni ci tego filmu na swoim WhatsAppie, na swoim Messengerze, szanowni państwo, do wszystkich znajomych z dopiskiem, żeby obejrzeli, na swoim Facebooku nie udostępnicie, na swoim Twitterze, nie wiem co tam jeszcze jest. Szanowni państwo, wyślijcie, rozsyłajcie, mówcie, komentujcie, szanowni państwo, komentarze, komentujcie, żeby wybijało dla, żeby algorytm wybijał
lajkujcie, żeby algorytm wybijał. Zasubskrybujcie, żeby algorytm wybijał, szanowni państwo, a przede wszystkim także zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów, że mimo tego mogą być to jeszcze ważniejsze informacje, aniżeli te, które państwo właśnie obejrzeli w tym filmie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce zapraszam, cześć.